witam wszystkich w naszym nowym filmiku. Dzisiaj relacja z wyjątkowego miejsca na wyjątkowym polu, ponieważ znajdujemy się na Górze Świętej Anny, w krainie Świętej Anny. Obok naszego pola znajduje się ołtarz papieski, który widzicie w tle. Następnie znajdujemy się tuż za wzgórzem, za grotą lurdzką, za klasztorem Świętej Anny, w sąsiedztwie domu pielgrzyma, który znajduje się też tu obok, więc sąsiadów mamy naprawdę wspaniałych. Sąsiedzi z innych pól też sieką, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do oglądania relacji z koszenia pszenicy ozimej na Górze Świętej Anny. Jest 13 sierpnia. Jutro rozpoczynają się obchody kalwaryjskie, dlatego liczni pielgrzymi będą cieszyć nas i odwiedzać krainę Świętej Anny, Górę Świętej Anny. Oczywiście z okazji święta 15 sierpnia, święta Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to bardzo ważne święto, licznie odwiedzane przez pielgrzymów z całego regionu, z czego bardzo się cieszymy. Jest też tablica z informacją, w którym roku odwiedził papież Jan Paweł II Góra Świętej Anny. To było 21 czerwca 1983 roku. A tu jeszcze jedno piękne miejsce, z którego widać naprawdę... No jest to naprawdę piękny krajobraz. Tu nie trzeba nic dodawać chyba. Takie piękne położenie. I z tego miejsca również widać ołtarz papieski, błonie papieskie i kombajn. A w tle słychać pielgrzymka Stoszka. Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów Stoszka, którzy przybyli na obchody kalwaryjskie na święto
wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Takie piękne widoki się tutaj rozciągają. Oczywiście muszę to nagrać i muszę wam to pokazać. Korzystam też z okazji i pozdrawiam wszystkie widoczne na horyzoncie miasta. Pozdrawiamy Blachownię, widać kominy. Pozdrawiamy hałdy w Redutowy. Pozdrawiamy Boniny, Dębieńsko. I wszystko, co się rozciąga. Chciałbym sobie teraz poleżeć w Mielnie na przykład, na plaży. Ale jest pan w krainie Świętiany, więc powinien pan być zadowolony. Jestem bardzo, szczególnie, że tutaj jestem, to jestem zadowolony. Cieszę się, że żyję. Okej, okay. Trochę komedii musi być. Takie krajobrazy i pszenica ozima. Jest to pszenica firmy Syngenta. Jest to mieszanka następujących odmian, które tata mi powiedział. To są odmiany Delaware, Yukon i Orofino. Pomału by nam się z wami żegnać. Mam nadzieję, że mój filmik z relacją z Koszenia
z Mucynia, pszenicy ozimej z Nabórze Świętej Anny, bo mi się podobał. Zapraszam Was na mój kanał Agro Marysieńka i zapraszam Was też na kolejne filmiki. Mam nadzieję, że będzie się coś działo. Zobaczam, jakie znajdę tematy i relacje do opracowania. Więc pozdrawiam z Góry Świętej Anny i może z ołtarzem papieskim i zapraszam Was na kolejne filmiki.